Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Cyberpunka. Tak sobie chodziłem po mieście i się odezwał Kerry. Dziwnym trafem. Myślałem, że już go... Kurde, by mnie przejechał. Myślałem, że z nim skończyliśmy, ale coś tutaj jeszcze jest. Zaprosił mnie do klubu. To idę. Ta winda nie działa, przykro mi. Jeśli nie działa, to po co jej pilnujesz? Idiota. Nie działa nawet dla gości Karego Eurodyne? Jestem z nim tu umówiona. Skoro tak, to zapraszam i życzę udanego wieczoru. Ty tak na słowo honoru? Dobra. Do holu. Ciekaw jestem, co to będzie. Jakaś imprezka? Rozejrzy się za Kerem. Trzydzieste piąte piętro. Oh my god. Ciekawe, czy ta winda jedzie, czy tylko tak się dogrywa. Imprezka. Będzie prezentacja pewnie jego z tymi laskami. Pewnie muszę poczekać chwilę. No jakie to mam przejść? Jak doszło do tej sytuacji? Proste. Rocky umarł. Ewoluował po raz kolejny zresztą. A ja jestem częścią tej ewolucji. Dziewczyny elektryzują energią. Poprosiłem, abym nabrał z nimi nowy kawałek. Skoniec. Resztą to notariowa. Wyglądasz świetnie. Jeszcze niedawno wspominałeś w wywiadach o swojej depresji. Chęci skończenia z muzyką. Co się stało? Nie wiesz, Steve, ale nie jedno moje słowo. Żyję z Państwa. Tylko w ten sposób muszę przekazać wam. Dziewczyny, jak wam się pracowało z legendarnym Kerrym Eurodyne? Kerry-san jest... Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Tak, to ja. To Vi, moja prawa ręka. Vi zjawia się zawsze, gdy kończy się mój czas i muszę pędzić gdzie indziej. Wybaczcie. Vi, odpowiedz tylko na szybkie pytanie. Jak to jest towarzyszyć Kerremu Eurodyne'owi, legendzie o szczytu sławy? Płynęłaś czy co? To prawdziwa jazda bez trzymanki. Vi. Ale nie narzekam. Dzięki, ale naprawdę muszę już być gdzie indziej. Idziemy. Może chcesz jeszcze udzielić kilku wywiadów. Miłość od pierwszego wejrzenia, co? Miłość przybiera różne formy, no i różne początki. Ha. Dobra. Chodź ze mną. Chcę ci kogoś przedstawić. Chodź za Kerem. No idę, I to Spector. Stary znajomy, poznałem go w Memphis. Cześć. Ma zajebisty towar. Spector ustawić ceny dla znajomych. Wiadomo, panie Rodak. Dla pańskich przyjaciół specjalna zniżka. Wrócę tu później, to pogadamy o interesach. Zapraszam. Chodź ze mną. Chcę ci coś pokazać. W ogóle to gratulacje, Kerry. Niezła impreza. Skoro kryzys zażegnany, to jaka będzie następna misja Kerrego Eurodyne? Zamach na Kowaczka? Bardzo śmieszne. Ja mu tego nie daruję. Sukinsyn jeszcze pożałuje, że namówił mnie do podpisania tych wszystkich kontraktów. Próbowałeś zerwać kontrakt z wytwórnią? Bądźmy poważni. Zerwę kontrakt i co? Kto mi wyda nowe kawałki? Kto się zajmie dystrybucją, promocją, dojściami do influencerów, mediów? Oni to wszystko trzymają w garści. Przestajesz być na ich garnuszku, przestajesz istnieć. Ale jesteś wolny.
Wolność, w której możesz sobie nawet ścierać gardło, ale nikt cię nie usłyszy, to po prostu inny rodzaj klatki. No już myślałem, że nie wyjdzie z tej windy. Pokażę ci zaraz jedno z moich ulubionych miejsc w całym Night City. Wpadam tu rzadko, ale zawsze z ważnych powodów. Powinnam czuć się wyróżniona? Tylko nie wyobrażaj sobie za wiele. Mam nadzieję, że on mnie nie podrywa. Nocne życie w NC. Night City, rozumiem. Pij i baw się do upadłego. Może mi da ten lokal kiedyś? Kazałem nikogo tu dzisiaj to mieszkanie. Uwielbiam ten widok. Uwielbiam patrzeć na to miasto z góry. No i? Porozmawiaj z Kerem. No idź, człowieku. Of, hu. Jak? Tylko w tym mieście zasypiasz i myślisz, że jesteś wyjątkowy. A potem budzisz się i znowu jesteś nikim. Gdzie on jest? Jak jakaś chora leży. A, dobra. Oprzyj się. Cieszę się, że mamy chwilę dla siebie. O nie. Kerry, widzę, że coś cię dręczy. Cały czas myślę o tej naszej rozmowie w Caliente. Askrax, ty i niewolnicy korporacyjnego świadka. Mhm. Wychodzi na to, że nie byłem do końca z tobą szczery. Kurwa, z sobą także. Opowiedz mi o tym. Myślałem, że boję się, że wszyscy zobaczą we mnie niewolnika korporacji. Ale ja po prostu bałem się, że znowu znajdę się w czyimś cieniu. Znowu? Przez wiele lat żyłem w cieniu John'ego. Byłem elementem tła, jego dopełnieniem. Nie wierzyłem, że mógłbym zaistnieć bez Silverhanda. To dlatego odszedł z samuraja? O kurwa. Johnny myślał, że stchórzyłeś opuszczając samuraja. Że nie wytrzymałeś presji. Tak, wiem. Ale nie miał racji. Ja po prostu postanowiłem zawalczyć o siebie. I walczę do tej pory. Night City jest pełne cieni. Od lat robię wszystko, by żaden z nich na mnie nie padł. Rozumiesz? Kurwa. Jesteś na szczycie. Ja mam temu miastu jeszcze wiele do udowodnienia. Ale ty jesteś na szczycie. Night City jest twoje. Czego tu się bać? Może kiedyś wrócimy do tego tematu. Kiedy będziesz tam, gdzie ja. Myślisz, że to kiedykolwiek nastąpi? Jesteś silna. To miasto cię nie pochłonie. O fu, tak. Na pewno cię pocałuję. Chyba powinniśmy już wracać. Wszyscy czekają na ciebie na dole. Wiem, wiem. Zamierzam wypić parę głębszych za to miasto. I siebie w nim. Ale jeszcze tu zostanę chwilę. Ty idź. Okej. Trzymaj się. To, że gram kobietą, nie będę podrywał facetu. Grając kobietą mogę poderwać babkę. A, to jest spoko, ale... Ale to wszystko. To znowu mi się coś powiększyło? Nie, nie powiększyło się. A mam 2 punkty do rozdania. Trzeba będzie to rozdać kiedyś. Łukasiorka. Kerry. Słonko. Kuźwa. 100 obrazków tylko? Człowiek. Dobra, jedziemy na dół. Rozumiem, że teraz pewnie zemdleję w tej windzie. Skoro się źle czuję. Nie wiem, czy to był wątek romansowy, czy jakbym go pocałował, to by coś było, czy to by po prostu buziak na taki zwany przyjacielski, ale wolałem nie ryzykować. Kolega z tym, z dopalaczami
Właśnie, tu jesteś. Miałeś mi coś sprzedać? No gdzie te laski? A, tutaj. No pogadajcie ze mną, no co? Jakie hamowy. Wiedziałem, że tu coś było do przeczytania, kuźwa. Myślałem, że wyskoczy. Nic wyraźnie, już mnie chyba tu nie chcą, to sobie idę. Niech się walą. Na parter. Kurde, no nie pójdę dzisiaj jeszcze do Hanako. Chociaż obiecałem sobie w poprzednim odcinku, że tak zrobię. Ale Kerry mnie zaskoczył. Zobacz, jakie są zadania w okolicy, to się przejdę jeszcze. I może w następnym odcinku jeszcze ruszę główną fabułę. Co tam? Kolo? Mency? Nie no dobra, głównie to chciałem się pochwalić. Piszę trochę, żeby się pochwalić nagrodą, a trochę, żeby ci podziękować. Okej. Coś odpiszesz? Super. Dobra, zobaczmy, co mamy w okolicy, a czego nie mamy w okolicy. Mamy jakiś kontrakt. O żółty to co jest? Tylko który jest który? Dobra, nieważne. Dopóki się nie przejdę, to nie dowiedział. Jako, że najbliższy jest kontrakt tutaj. To się przejdę jeszcze dzisiaj tutaj. Gdzie mój jakiś motorek? I jadymy. 350 metrów to rzut beretem. Więc luzik. Albo i nie luzik. Ciekawe, co to za kontrakt. Trochę pod prąd, ale nie szkodzi. I co? Mogę wjechać? Jezu, kuźwa. Trener przestał się odzywać, chociaż wyraźnie mu poleciłem, żeby się ze mną skontaktował. Nie śmiałby zignorować wytycznych, coś musiało się stać. Zapoznaj się ze szczegółami i załatw to szybko. Jest mi potrzebny. Dobrze, Wakako. Czy koleś tak wygląda? Wiele lat pracowałam na to, żeby załatwiać sprawy w sposób komfortowy z ludźmi, których sama wybierałam. Czytać mi się dalej nie chce. 30 metrów. Dobra, nie musimy teraz. Coś do schakowania. Gdzie? Otwórz zamknięte. To jak mam otworzyć, jakie jest zamknięte? Nie rozumiem. Po jakiego wała miałem tu wejść, jak mam wyjść teraz. Nie wiem, ta gra dziwna czasem, ale okej. Mamy iść naokoło. Jaki niesamowity długi wrzask. Dzień dobry pani. Kobojki. Jakby z piwnicy.
A, pani coś mówisz, podpowiadasz. A ja się zainteresowałem twoją figurą. Trochę ciemno, czytałabyś jakaś noktowizja. Albo coś. Dzień dobry. Czyli co, wchodzimy od tyłu. Zastanawiałem się... Tam jest na górze to do skakowania. Jakbym chciał tam wejść. Dzień dobry. Ja tylko chciałem to zhakować. Zawsze można coś fajnego dostać, jak się uda. E9. No serio, nie uda się. Kalipa. Może, może. Nigdy jakby tego nie ogarniałem, tego włamywania tak do końca. Po prostu czasem się udaje, czasem się nie udaje. Tak trochę tego nie ogarniam. To od razu mogę, jak wychodząc, tu skoczyć pewnie. Idź być śliczna gdzie indziej. Co tu robimy? Może przykucniemy? Nigdy nie wiadomo. A po co to hakować? Dzisiaj będzie dzień hakowania, rozumiem. A albo E9, to nie mam. Jeden C. Super, zhakowałem, jestem zadowolony. Tylko gdzie ja jestem? Czyli normalnie bym tędy wszedł. Czy jakoś tak, albo tędy. I mamy minę. Panie kochane. Czy oni wszyscy muszą wszystko zaminowywać? Żadnych punktów nie dostałem? Co za hamowy. Chyba kolega leży na fotelu. Nie zasilany tym. Czyli prąd mu odłączyli. I kuźwa, czemu tak ciemno? Znaczy, no wiem czemu ciemno, bo prądu nie ma, ale... Kuźwa, ja nic nie widzę. Dobra. Popatrzmy co mamy. Info o Vortex. Mam już kogoś na to zlecenie, ale przydałaby się pomoc. Spróbuj namierzyć Vortex w sieci. Musiała zostawić jakieś ślady. Info bezpośrednio u mnie. Wujak Wakako. To co tu mamy? Granat. Wszystko ok. Gościu gdzieś jest w sieci, ona się pyta, czy wszystko jest ok. Rzadka broń. No dobra, zapytaj się. Wszystko okej? To chyba twoja zguba. Każdy netrunner tak kończy. Wysmażony w jakimś lodzie. Ten chyba jeszcze trochę żyje. Nowa drzazga. Dobra, może tutaj się ten prąd załącza. Coś czuję, że jak będzie miał prąd, to koleś ożyje. Albo się mylę. 1C.
7A, 5, 5BD. Dobra, to nie spowodowało tego, co bym chciał. Tu zachęcają, żeby poklikać. Wiadomość. Kontener. I co? Trochę się jasno zrobiło, czy mi się wydawało? Czuję, że tu jakaś brygada mi taka wpadnie, że... Co tu się kuźwa dzieje? Użyj siły. Ochu, 20 siły? Kogoś posrało chyba. Przepis. Jajanglmion. Krata. Możemy kratą się dostać. Jak nie możemy siłą, to weźmiemy kratą. Aj, telewizor chciał mi się wyłączyć. Rozbrój. Co, będzie krata na górze? Aha. Coś fioletowego dla mnie. I 1300 dolarków, spoko. Drzazga. Po co mam ją wziąć? Umiesz drzazgę w gnieździe na neuralnym nama? Proszę bardzo, drzwi się same otworzyły. Zasadź mu drzazgę. Jeszcze chwilę. Zaraz... Nie... Pobudka. Daj mi chwilę... Ona, nie wiem, bo nawet było, dwie chwile. Umieram z głodu. Masz szczęście, na górze jest restauracja. Wiem. Czułem cały czas te zapachy do zwariowania. Czyli byłeś przytomny? Częściowo. Hibernowałem jak niedźwiedź. Jak niedźwiedź. To ty zapalałeś światło? Tak. Byłem gotowy na zabawę dwa razy na tak, raz na nie, ale dałaś radę bez tego. Dobra robota. Wiesz, co jest w tym kontenerze? Chcesz sprawdzić? Uwielbiam młodych ludzi z inicjatywą. Może to nie jest najlepszy pomysł. Szybko się uczysz. Pewnie domyślasz się, kto mnie przysłał. Makako. Ona zawsze szuka pretekstu, żeby mnie ściągnąć do siebie na kolację. A ty musisz kiedyś mnie odwiedzić. Pokażę ci trochę przydatnych trików. Ty mnie? Przed chwilą uratowałam ci tyłek. Nie ma ryzyka, nie ma nauki, ale nie zawsze musisz wszystkiego próbować sama. Dzięki. Zastanowię się. Już tyle? Myślałem, że skoczymy na górę coś zjeść albo coś. Dobra. Sporo tych kontraktów, ale takie krótkie te kontrakty... O Jezu. Myślałem, że na minę wlazłem. Wejdę. To się nie otwiera? Kasiora? Chyba zabłądziłem? Chyba tak.
wypuśćcie mnie stąd, kuźwa. Nam opowiedział mi, jak sobie poradziłeś. Dobra robota. Wykonano zgodnie z tym, czego od ciebie wymagałam. Zamykam kontrakt. Ale ty kochana jesteś. Contractus. To jak chciałem bez broni. Dziękuję. Dobra. Tak, tak dobrze mi idzie, to może przeskoczę w jakieś jedno miejsce, jak te kontrakty są takie krótkie. Nie będę narzekał, nie? Może tu? Może ten kontrakt? Aha, one się trochę nazywają. Sabotaż, odzyskanie własności. Neutralizacja. Ratunek. Wpyta tego. Cel, który trzeba zneutralizować, to mi źle się kojarzy. Kradzież. O, kradzież? No, ten jest blisko. Kradzież. No dobra. Tu mam od razu punkt. Niedaleko, tylko gdzie ja mam punkt? Do respa. Jak wyjdę, to na lewo. Dobra. Na lewo, lewo. Czyli, dobra, widzę. No przełaź, kobieto. No i spoko. Nie zaznaczyło mi? Zaznaczyło, dobra. To śmigamy tutaj. Szybka podróż. Ponoć kiedyś miało być metro w tym stylu, zrobione w tym mieście. No ale się Redom, że tak powiem, nie udało, czy coś. I gdzie mam iść? Tutaj. Na górę. Snajper. Co to dla mnie snajper? Aha, Regina. V, mam dla ciebie zadanie, którego wolałabym nie mieć. Syn kaznodziei Bryce'a Stone'a został brutalnie zamordowany. Jedyną szansą na schwytanie oprawcy tego dzieciaka jest zdobycie oryginalnego nagrania braindance'owego z tego zdarzenia. Tak, takie niestety powstało. Więcej o całej sprawie w załączniku. W załączniku? Mój dobry znajomy, telewizyjny kaznodzieja Bryce Stone prosi o pomoc. Jego syn został porwany, a następnie po kilku dniach w niewoli brutalnie zamordowany. Nagranie wyszło od dwóch montażystów czarnych braindance'ów. Czarnych. Myślałem, że oryginał musi być w ich zbiorach, tylko uważaj. Montażyści płacą im za ochronę. Maelstrom, co mnie tam? Ja nie wejdę. Widzę, że zachęcają. Dziurą w płocie. Cwele dwa zajebane, ale musisz mówić, co mam robić. To stopie? Nie? Przestań się spinać, kasa się z nad wszczepianym w kurwę gypem. Goście robi taki przegląd. Podoba ci. Dzień dobry. Bo lubię takie... O. Wiesz, miękkie, słabe, takie... Co ty kuźwa lubisz, człowieku? Ten kolej z góry mnie widzi? Serio? Ale lipa, panie. Teraz pytanie, no spróbuję ile się da na cicho, a potem lecimy na głośno, nie? Czy jakoś tak?
Mógłby ten snajper stamtąd se pójść, kuźwa. Chociaż... Czas zabijania! Jak to? Gdzie? Kto? Jedźcie! Kamera była? O chuj. No nie zauważyłem, no. Jeszcze broni nie mam. Dobra, wypalmy ci coś. Wal się, koleś. Nie chciałem nikogo zabijać, no ale cóż. Wypalmy kogoś. Nowy magazynek! Sam się wal. O. Tryb sojusznika, oczywiście. Ze mną się spróbuj! Już. Idziemy. Cały czas. To super. Tak w sumie dużo ich nie było. No ale co zrobić? Brain dance. Byłaś! Dogadamy się! Na polu widzenia! Pokaż się, kurwa, tchórzliwa! O ty, do kobiety tak gadasz? Kolega. Zdejmij się ją ze mnie! I czemu nie mogę cię z tego ogłać? Myślałem, że jak podejdę go od tylca, to normalnie jak człowiek go zateguje. Boże, z kim jeszcze? O, kamera. Do widzenia. Ostatnio zauważyłem, że mogę tak do kamer podejść i... Jezu! Kolego! Co za pałka. Się wyjarałeś, widzę. No, wracając do mojej poprzedniej myśli. Jakoś tak... Aha, już ją roztegowałem. Jakoś tak do kamer mogę podchodzić i je, nie wiem, rozkładać na części. To jak się domyślam, już... Powiedzmy, że zostałem sam, chociaż tu widzę coś. Kolejne działko, tryb asysty niech będzie. Czyli będzie mnie chronić, taką nadzieję mam. O, tu były schody. Zawsze mnie tak wkurza, że można jakby różnymi miejscami dojść. Różnymi drogami. Zanim mu włożę? No a jak? Inaczej nie klei się z dźgnięciem. Okej, przesuwam też o klatkę wrażenie bólu i metaliczny posmak. Bardzo ładnie. Chłopaki, ja wam... Wytnę zapach potu. Co ty, zostaw. Niektórzy to lubią. Może zrobię im dobrze. Na koniec w dwóch wersjach się puści, z i bez. Dobry pomysł, tato. Tato? Teraz pytanie, czy ich obudzić i zabić? No w sumie... Chyba... Dobra. Pobudka, panowie! Co jest? Ochrona! Nikt nas tu nie usłyszy. Bez nerwów. My tylko montujemy i sprzedajemy, to nie my nagrywamy. Wszystko załatwimy, po prostu powiedz, czego chcesz, będzie okej. Dobrze wam idzie ten interes. Ludzie chcą od nas kupować, to im sprzedajemy. Szukasz czegoś konkretnego? Słuchaj, jak nie od nas, to kupią od kogoś innego.
No i? Może czegoś naprawdę ostrego znajdziemy. Frederick, my tylko dostarczamy to, na co jest zapotrzebowanie w Night City. O Boże. Nikomu nic nie powiem. Jednych zabijam, drugich nie. Dobra, opuszczamy teren i kończymy. Czasem za dobry jestem dla nich. Można by było tu wejść bez walki, rozumiem. Dobrze, że wpadłaś. Trochę się nudziłem. Aha, czyli tam wszedłem, a tutaj można było po cichu. Fajnie. Co tam, chłopaki? Mam knitę. Może nie zginę. Wypaleńko. Kurwa, przeładowuję! Kurde, ja też przeładowuję. Patrz. Broń ci się zasięła. Kolega się zjarał. O ty chamie. Miałeś zginąć. Dobra, trzeba iść do skryteczki. Kolega się jara, zjarał, nie wiem. Jako, że przejechali bryką 10 metrów. Dobra. Demolka. Kurde no. Jeszcze tu zobaczę, bo dużo fajnych rzeczy tu widzę. Kich cholera mnie jeszcze widzi. To jeszcze nie koniec? To weźmy temu szok. Zapuśćmy. I fruwaj, koleś, fruwaj. Muszę, żeby tradycji stało się zadość. Jednego schowam. Proszę bardzo. Zawsze jakieś skrytobójstwo wpadło. Dobra, lecę do tej skrytki i kończę. Bo za długi odcinek znowu wyjdzie. A ja lubię się wkręcać w tą grę. Emma. W sumie taka sobie ta bryka. Skrytkę. Dajemy towary do skrytki. Kuźwa, zdeponuj. Zadzwoni ktoś z podziękowaniami, czy jak? Dobra robota. Miejmy nadzieję, że dzięki twojej pomocy uda się złapać tego skurwysyna, który to zrobił. Zamykam kontrakt. Okej. No to tym pięknym widokiem na komin zakończę. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i gorąco zapraszam na kolejny, gdzie mam nadzieję już udam się na ten główny quest. Ale może tak nie do końca. Nie wiem, zobaczę jeszcze. No w każdym razie dzięki. Hej.